Hej, hej, hej! Witam się z wami recenzją książki pokaźnych rozmiarów od wydawnictwa. Initium jest to Ostrze Erkal, tom drugi. Pana Grzegorza Wielgusa z tytułem Pieśń Zemsty. Premiera była 22 maj 2024. No, było co tu czytać, było. Nie uwierzycie, ale po raz pierwszy się zastanawiałam, czy jest w tej książce cokolwiek, do czego... Wiecie, jako recenzentka w sumie mogłabym się doczepić. A tu nawet truk jest średni i przejrzysty. Normalnie mi zrobili. Rozdziały są dłuższe i krótsze, ale te dłuższe zawsze oddzielone trzema kropkami po środku. Strony już Wam to chcę powiedzieć, bo jeżeli ktoś wie, to bardzo proszę przypomnijcie mi. O! Zawsze zapominam, jak ten trzy kropek się nazywa. To jest już po prostu moja uroda. Słuchajcie. Postacie wspaniale są tu zarysowane. Ktokolwiek się tu nie pojawia, to wiemy, kim jest, jak wygląda i tak naprawdę czego możemy się po nim spodziewać. Samo przedstawienie akcji jest na wysokim poziomie, bo autor bardzo dokładnie opisuje, co bohaterzy robią i jak to wygląda. I nawet powiedzmy w momencie, kiedy walczą albo do czego się przygotowują. Dosłownie każdą scenę można zobaczyć oczami wyobraźni. Na niektóre fakty przygotował nas w tomie pierwszym, więc nawet rzucone jakieś hasło, no nie było dla nas zagadką, tylko no, dla postaci, no bo my o tym wiedzieliśmy, a oni nie. I tutaj motywem przewodnim tej historii jest przede wszystkim zemsta. Ale to taka prawdziwa, taka mściwa i gęsta, która narastała już właśnie w tomie pierwszym. Dlatego najlepiej jest czytać tomy po kolei. Wiecie, śmierć siostry była dla głównej postaci ogromnym przeżyciem. Na całe szczęście nie podróżuje sama. Ma przyjaciół, którzy są gotowi do poświęceń, choć wydaje mi się, że największych poświęceń jednak e, dokonuje ona sama. Mam tu dla was mały cytat. Może zginę, ale przynajmniej zrobię to na swoich warunkach. Słuchajcie, kiedy jedna postać tłumaczyła drugiej, na przykład skąd pochodzi, to nie opowiadała jej tak ogólnie. A przywoływała w pamięci ostatnie miejsce, które zapamiętała i opisywała je tak, jakby zaglądała do niego przez okno. Tutaj emocje aż kipią. To nie są zwykli bohaterzy książki. To są ludzie, którzy potrafią kochać i przede wszystkim bronić swojej rodziny. Czasami zdarzy się, że zamiast walczyć, wolą się ukryć, ewentualnie uciec. Ale to tylko dlatego, że potrafią obliczyć, ile mają szans na wygraną. Nie boją się porażki i zawsze wstają. Mają nawet wyrzuty sumienia, kiedy przypominają sobie śmierć bliskich osób. My widzimy, że zrobiliby wszystko, żeby tylko cofnąć czas. Chciałam też dodać, że autor często bywał narratorem. I opisywał, co między kim się działo, a kiedy akcja się zatrzymywała, to był taki y, czas luźny na rozmowę. Oni nie walczą przez cały czas, chociaż akcja jest bardzo szybka, to jednak mają tutaj y, takie momenty, jakby spowiedzi, wyrzucenie tego, co chodziło im po głowie, czego nie mogli zrobić, a bardzo chcieli. I to właśnie te chwile ich bardzo uczłowieczniają, sprawiając, że no idzie się mocno do nich przyzwyczaić. Powiem Wam, że bardzo czekam za tomem trzecim bo wiem, bo wiem. Wiem, że tam czeka mnie najwięcej emocji. Gorąco Wam polecam. Wielbici wielbiciele naprawdę niesamowitej fantastyki powinni się za tą serię zabrać i, i kiedy się zabioram, to stwierdzam po prostu, że lepszej nie ma. Cudowna, cudowna seria. Uwielbiam tą pierwszy, wspaniały. Nie był przegadany, po prostu tam się już działo i było też wprowadzenie do tego, co będzie działo się tu, a tu mam lekkie wspomnienie o tomie pierwszym. I dalej się tutaj dzieje. I i i i. Czekamy za trujeczką. To dopiero będzie przeżycia. No, i jeżeli będzie też takich rozmiarów, no to klękajcie narody. Super seria. Bardzo Wam polecam i się z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.